Na tym filmiku chciałem Państwu pokazać ekspres do kawy automatyczny Seiko w wersji Royal Professional. Jest to seria ekspresów, które są produkowane już od wielu lat, od kilkunastu lat. Były w różnych wersjach, były wersje z przystawkami pod nazwą Digital, później były wersje Digital Plus z dodatkową grzałką, później były wersje Professional, Cappuccino, które właśnie posiadają przystawkę do spienienia mleka z boku. Ogólnie te wszystkie modele serii Royal posiadają tacę do podgrzewania filiżanek. Bardzo fajnie ona te filiżanki podgrzewa. Jeżeli używamy ekspres w warunkach domowych, możemy sobie tą funkcję wyłączyć. Jeżeli chodzi o kwestię zbiorników na wodę, to wodę dolewamy z tyłu. Możemy sobie taki zbiornik wyciągnąć. No. Niezbyt wygodna jest w ogóle, niezbyt wygodne jest dolewanie z wody z tyłu, tak samo wyciąganie tego zbiornika, ale kompensuje to troszkę jego wielkość. To są duże te zbiorniki i na kawę, i na zbiornik na wodę. To są spore zbiorniki, dosyć rzadko się dolewa wody, rzadko się dosypuje kawy. Natomiast trzeba uważać, jeżeli na przykład nie używamy pokrywek, trzeba bardzo uważać, żeby nie nalać wody przez przypadek do młynka. Wówczas ekspres trzeba będzie odejść na serwis. Tutaj mamy otwór na kawę mieloną. Kawę robimy na bieżąco. Taca duża, szeroka. Ociekar dosyć fajny, duży. Bardzo duży zbiornik na wodę, przepraszam, na fusy. Dobrze zbudowany, plastikowy, ale dobrze zbudowany. Trudno coś z nim złamać. Pod spodem jest taca do obracania. Nie wszystkie wersje to mają, ale większość wersji ma taką tacę, która się obraca. Z czasem ona tam lubi się troszeczkę zacierać, więc trzeba ją nasmarować, żeby ten ekspres się fajnie obracał. W boku jest moduł zaparzania, on jest wyciągany. Pokażę Państwu, jak wygląda. Jest to taki element. Jego konstrukcja jest dosyć skomplikowana, ale są to dosyć trwałe moduły. Wystarczają na około 7000 kaw, 6000 kaw, później taki moduł trzeba wymienić, ale bywa, że wytrzyma i 15000 kaw. To już od rodzaju kawy, między innymi, no i czasu użytkowania ekspresu. Raz na miesiąc taki moduł powinniśmy sobie wyciągnąć, wyczyścić, rozebrać, sitko tam jest takie, u góry sprężynka z zaworkiem. I taką konserwację podstawową należy w takim module przeprowadzać. Mamy stopień zmienienia kawy. I tutaj taka ważna uwaga, często klienci przestawiają, właściwie takie ekspresy przestawiają na 8, czyli wyższą cyfrę, sądzą, że będzie mocniejsza kawa. No to jest dokładnie odwrotnie. Im mniejsza cyfra, tym kawa bardziej zmielona i mocniejsza. Niżej mamy też suwak, taki suwaczek pokażę Państwu, plus minus. Im bardziej w prawo, tym jest większa dawka kawy, im bardziej w lewo, tym dawka mniejsza i kawa słabsza. Do menu wchodzimy sobie przez wciśnięcie przycisku na głównym panelu z napisem menu. Wciskamy i tu sobie wędrujemy po menu. Mamy tu możliwość ustawienia języka, płukania, wstępnego zaparzenia, twardości wody. Tutaj mamy ilość kaw, które ekspres wykonał i programowania poszczególnych kaw. Kawa mała, średnia, duża. Wstępne zaparzenie, które możemy włączyć lub wyłączyć. Seiko to jest taki plus, że nie musimy korzystać z tej funkcji. Możemy ją włączyć, możemy wyłączyć. Programowanie gorącej wody, czyli przez ile sekund ma lać nam gorącą wodę ekspres. Programowanie cappuccino, przez ile sekund ma podawać piankę do kawy. Odkamienianie, timer, kiedy ekspres ma się włączyć. Cykle pukania, cykl oszczędności energii i tak dalej, i tak dalej. Te cztery przyciski są podświetlone. W momencie, kiedy wychodzę z menu, one gasną. Przyciski są gumowane. Dlatego staramy się mieć w miarę możliwości czyste ręce, jeżeli tak to mogę ująć, bo ponieważ one się zabrudzają i z czasem zaczynają się kleić. Więc na tą gumę trzeba po prostu uważać. Są dosyć delikatne. Można je na przykład przeciąć taki guzik. No, co jeszcze? Plastiki ogólnie dobrej jakości. Ładnie pomalowane. Dosyć mocny jest ten lakier. Raczej się nie odbarwia. Tutaj jest taki pręcik, który trzyma nam filiżanki na tej tacy.
pokażę Państwu, jak to z kawę wykonuję. Postawiamy filiżankę tutaj i robimy kawę. Proszę zauważyć, że bardzo mały skok jest wylewki. Tylko 3 cm latem niżej lub wyżej. Wysokiej szklanki tutaj nie postawimy. O szklankach do latte też niestety trzeba zapomnieć, jeżeli chodzi za jednym przyciskiem, ponieważ trzeba by jakoś bokiem, tak jak postawimy, no nie da rady. Po prostu nie wejdzie nam ta szklanka pod przystawkę spieniającą. Kawa bardzo smaczna, ma dobry aromat, tylko musimy dbać o żarna w tym ekspresie. Jeżeli widzimy, że te kołki zaczynają nam się już rozwalać, no to niestety trzeba będzie takie żarna wymienić. Koszt wymiany takich żarn jest około 270 zł z robocizną. I one znowu wystarczą na ileś tam tysięcy kaw, w zależności od tego, jaką kawę stosujemy. Pokażę Państwu, jak kawa wygląda. No, bardzo fajnie, to ładnie pachnie. Przystawka do spieniania, wciskamy po prostu przycisk. Tutaj cappuccino, o, to jest ten dokładnie przycisk. Wtedy para nam zaciąga mleko i nalewa piankę od razu tutaj do filiżanki. Wcisną, on się spręży. Ekspert ma dwa termobloki, więc ta para praktycznie od razu jest. Ja akurat nie będę teraz wkładał tutaj tego wędzika do mleka, ponieważ no, nie mam akurat go przy sobie, więc chciałem Państwu tylko pokazać, że taka możliwość istnieje. Wkładamy wędzik do mleka, wciskamy ten przycisk, piankę nam nalewa i jest po sprawie. Później filiżankę postawiamy tutaj i wciskamy kawę i mamy cappuccino. To nie jest ekspres, który za jednym guzikiem zrobimy od razu kawę mleczną. Nie, musimy zrobić sobie piankę później. Później postawiamy szklankę pod główną wylewkę. Tutaj mamy gorącą wodę, o, możemy sobie wcisnąć. Leci. A jeżeli przekręcimy w lewo, to się nam uruchomi za chwilę para do spienienia ręcznego. Właśnie otworzy, o. Zanurzamy mleko w normalnie ruchami okrężnymi, spieniamy mleko ręcznie, jak to robią bariści. Ogólnie wcześniej Texpress miała inne termobloki starszego typu. Obecnie te termobloki są inne, są też inne węże. Troszeczkę grubsze, teoretycznie lepsze, ale w praktyce nie do końca, ponieważ one są takie plecione i tak bardzo wyglądają. Obecnie Saeco Royal stosuje takie wężyki, które mają większą średnicę, czyli tak się nie zakamieniają, to jest fakt. Kiedyś były takie cieniutkie wężyki, o, pokażę Państwu, plastikowe, ale te wężyki się po prostu starzeją, zaczynają przeciekać. Paradoksalnie wcale nie dłużej wytrzymują niż te wężyki, które były wcześniej, przed modernizacją tak zwaną. Natomiast ogólnie ekspres się dosyć długo nagrzewa, ale jego prędkość uważam jest zadowalająca, czyli jedną za drugą kawą robi dosyć szybko i są to ekspresy dosyć trwałe. Naprawdę wytrzymują wiele tysięcy kaw, owszem, wymagają serwisu jak każde ekspresy, ale nie mają jakichś newralgicznych elementów, które w nich się psują. Boki, cały ten karkas, że tak powiem, jest metalowy. Wszystko jest z metalu. Także no, fajnie zrobione, fajnie spasowane. Następca tego modelu jest Saeco Aulica. To jest bardzo dobre ekspresy. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ekspres do kawy Saeco Royal.